Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo radia dla Ciebie na magazyn sportowy. Jak co piątek zapraszam wspólnie z Tomaszem Sokołowskim, byłym reprezentantem Polski, mistrzem Polski z Legią Warszawa. Cześć Tomku. Cześć Arkadiuszu, dzień dobry Państwu. Głównym tematem dziś oczywiście mecz Holandia-Polska w Lidze Narodów. Kadra Jerzego Brzęczka wraca po 10 miesiącach przerwy i od razu czekają sprawdzian z aktualnie jedną z topowych drużyn Europy. Po tak długiej przerwie, Tomek, i wszystkim tym, co się działo w ogóle w piłce, to trochę jak wróżenie z fusów właściwie to, co wydarzy się w dzisiejszym meczu. Czego Ty się osobiście spodziewasz w dzisiejszym spotkaniu? Arkadiusz, że nowy etap się otwiera, także mamy te pierwsze spotkanie, 3 dni później gramy kolejne spotkanie i to też da troszeczkę większy obraz dla kadry Jurka Brzęczka. Oczywiście wiemy już od dłuższego czasu, że Robert Lewandowski nie zagra, że ewentualnie inni mają drobne urazy i zobaczymy, w jakiej dyspozycji są. Jeszcze większość lig europejskich nie ruszyła. Także to jest troszeczkę takie znowu pole doświadczalne po tylu miesiącach rozbratu z kadrą, jak ci zawodnicy wyglądają, na jakim są etapie, ile jeszcze czasu jeszcze przed nimi. Naszym słuchaczom przypominam, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na kanale TVP Sport na Facebooku i właśnie tam szczególnie zapraszamy, jeśli macie jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości, jeśli macie jakiś wątek, który chcielibyście, aby poruszyć w studiu, piszcie śmiało właśnie tam pod transmisją. Tomku, tak mówimy, że wielka niewiadoma, jeśli chodzi o to, co pokażą biało-czerwoni, ale tak naprawdę Holendrzy chyba też myślą dość podobnie. Tym bardziej, że ich reprezentację osierocił ostatnio selekcjoner Ronald Koeman, który obejmie teraz stery, objął właściwie już w Barcelonie. Myśli, że to może być jakiś mieć poważny wpływ na to, jak zaprezentuje się ekipa rywali? Znaczy jest tak, reprezentacja Holandii dalej jest kontynuacja, bo asystent jakby dalej to będzie prowadził, także tutaj i dalej tutaj nie sądzę, że jakichś zmian. Bardziej to, że dochodzą z obozu Holandii, że nie będą grać kluczowi zawodnicy. I też to, co wspomniałeś, to jest taki okres dla większości reprezentacji po pandemii, po tym dłuższym restarcie. Jeszcze większość lig europejskich nie wznowiła nowego sezonu. To jest coś takiego, jak my przygotowaliśmy się po okresie zimowym, mówię o reprezentacji polskiej, do meczów towarzyskich, gdzie jesteśmy na zgrupowaniach, szlifujemy tą formę i duża jest niewiadoma, w jakiej dyspozycji są ci zawodnicy. Wiadomo, że nie oczekiwałbym, że będą już w tych pierwszych spotkaniach, czy z Holandią, wiadomo, przeciwnik, który finalista poprzedniej Ligi Narodów, który posiada w swoich szeregach topowych zawodników. Będą dziś tam z nami goście, zgodnie z obietnicą. Z pierwszym z nich mamy już telefoniczne połączenie. Była gwiazda reprezentacji Polski, były znakomity napastnik Maciej Żurawski. Panie Maćku, kłaniamy się z Tomkiem Sokołowskim. Dzień dobry, witam was serdecznie z rana. Również witam, Macieju, nie obudziliśmy, mam nadzieję. Nie, słuchaj, jestem już tutaj obudzony, wszystko jest okej. Gotowy jestem oczywiście do rozmowy. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać po biało-czerwonych, po takiej długiej przerwie. Jak trudno pana zdanie będzie tu o przywiezienie jakiegoś dobrego wyniku z Holandii? Wróżenie z fusów, wiemy. Trudne pytanie, bo to raz, że Holandia to taki przeciwnik, który oczywiście według mnie ma w swoich szeregach chyba nawet każdej formacji zawodników, którzy chyba jednak stoją nieco wyżej poziom od naszych zawodników. No tutaj nie ma oczywiście Roberta Lewandowskiego, więc jego w to jakby nie wliczam w tym momencie. Natomiast raz to jest ta sytuacja, właśnie jeśli chodzi o poziom drużyn, bo już nieraz z Holandią graliśmy i zawsze gdzieś tam było widać, gdzie my jesteśmy, w jakim miejscu, a w jakim są oni. Mimo że oni tak naprawdę nie zagrali ostatnio na wielkich turniejach, a my zagraliśmy, to jednak w grze dużo mankamentów z naszej strony jest po prostu widocznych. No druga sprawa to, o czym mówiliście, że startujemy z wielką niewiadomą. Praktycznie dwa treningi, drużyna tam na zgrupowaniu jest po dwóch treningach właściwie. I tyle. Nie wiemy, czego się spodziewać po naszych piłkarzach.
Wiadomo, że ten sezon w ogóle był zwariowany pod kątem pandemii, więc te rozgrywki przerywane, wznawiane. Też zawodnicy różnie się odnajdywali w takich sytuacji. No i z tego powodu nie wiemy, w jakiej formie w ogóle ci piłkarze będą na boisku jako drużyna też, już nie mówię nawet, że indywidualnie, ale jako drużyna wyglądać. No a pod nieobecność Roberta Lewandowskiego tak naprawdę, no to tym bardziej jeszcze większa odpowiedzialność spoczywa na zespole, żeby pokazać, jaka jest wartość tej drużyny bez Roberta przeciwko takiej drużynie jak Holandia. Tak, zagramy bez Roberta Lewandowskiego, co wywołało oczywiście wiele komentarzy, głównie takich pełnych zrozumienia dla niego. Lewy tłumaczył decyzję potrzebą odpoczynku po tym piekielnie długim sezonie, ale nie brakowało i takich głosów krytycznych, o czym też powiemy za chwilę. Pytanie, panie Maćku, czy pan rozumie tę decyzję jak najbardziej, że Robert potrzebuje odpoczynku i opuści mecze kadry? Znaczy i tu są takie dwa oblicza tego wszystkiego, zależy jak podejść, bo z jednej strony oczywiście należy się wyrozumiałość, jest to nasz najlepszy piłkarz, po długim sezonie grał najdłużej z wszystkich piłkarzy i faktycznie no, i z racji tego ten odpoczynek jest mu bardziej potrzebny. Natomiast wiadomo, że wpływ Roberta, jego obecność w ogóle na drużynę, wydaje mi się, jest olbrzymia i też w kontekście takiej chyba mentalności tak naprawdę, kiedy on jest, wydaje mi się, że koledzy czują się dużo lepiej, dużo, dużo pewniej. I z tego względu no, na pewno lepiej, gdyby był po prostu na tym zgrupowaniu z kolegami, nie wiem, może by nawet nie zagrał, ale jego obecność, myślę, też daje sporo tej drużyny i ma duże znaczenie dla piłkarzy. Kieruję to samo pytanie do obecnego tu w studiu Tomka Sokołowskiego. Decyzję skrytykował m.in. były selekcjoner Jerzy Engel, za co jego od części ekspertów spotkała krytyka. Tomek, pełne zrozumienie, czy jednak podobnie jak trener Engel uważasz, że kapitan powinien być jednak z drużyną? Maciej Żurawski, widzę, też trochę bliżej tego stanowiska, że ta obecność by się przydała. Jednak. Wiesz, mamy dwie strony, tą dobrą i tą złą wtedy i w zależności jak chcemy się odnieść. Najważniejsza impreza jest w czerwcu przyszłego roku i to jest docelowe. Teraz możemy mówić, że Robert powinien odpocząć. Jeżeli będzie grał, wiemy, że ten terminarz jest tak napięty, jak wrócą te rozgrywki i później europejskie puchary i dojdą kolejne spotkania w Lidze Narodów. Jeszcze są, oprócz tych dwóch spotkań, jeszcze mamy cztery spotkania, mecze towarzyskie. Wiemy, że Liga Narodów będzie brana pod uwagę przy rozstawianiu koszyków, przy losowaniu Mistrzostw Świata 2022 i to też ma znaczenie, aczkolwiek dla mnie docelowe są Mistrzostwa Europy i później te eliminacje do Mistrzostw Świata. To jest najważniejsze, że teraz nie zagra, więcej dostaną może minut ci, co mniej grali i też bym nie przywiązywał dużego tutaj do wyniku dzisiejszego spotkania, dużej uwagi, bo nie czepiałbym się, jeżeli my dostaniemy sromotne lanie czy coś, bo dopiero to się buduje. Wszyscy jeszcze są dopiero na ukończeniu tego okresu przygotowawczego. Nie wiadomo jeszcze, jak fizycznie wyglądamy, w większości zawodnicy, bo nie mówię tutaj o Lidze Rosyjskiej, która ruszyła. Wiadomo, Liga Polska, ale w większości to są podstawowa jedenastka, to z lig zagranicznych. I tutaj nie przywiązywałbym jakiejś tej uwagi nawet do tego dwóch meczów. Ważne, no oczywiście chciałoby się wygrać w miarę dobrym stylu, żeby później ten losowanie do Mistrzostw Świata, ale też budować pewność od tego spotkania, bo też gdzieś czytałem wypowiedź Krychowiaka, że on już od teraz chce. Tak, chcesz wygrać, każdy mecz jak wychodzisz, chcesz wygrać i nawet na tle Holandii chcesz wygrać, żeby czuć pewność, żeby później jak dojdzie do jakiejś konfrontacji o ważniejsze cele i czy może się spotkamy później z Holandią o jakieś punkty już, tak, na Mistrzostwach Europy, no to wtedy przystępujesz z innego pułapu. Bardzo jesteś, Tomku, wyrozumiały, chociaż mam nadzieję, że chociaż mam wrażenie, mam jestem pewien, że kibice nie będą tak wyrozumiali, jeśli chodzi o to srogie lanie na wyjeździe. Przypominam, przy naszym telefonie również Maciej Żurawski. A propos Lewandowskiego, kończąc ten wątek, to ostatnio bez niego niestety nie idzie nam najlepiej. W sześciu meczach
bez naszego kapitana 5 remisów, jedna porażka, 0 wygranych. To problem oczywiście, ale też okazja, trochę jak mówiliście, do sprawdzenia innych rozwiązań. Twoim zdaniem, panie Macieju, jak zagramy w takim razie w ataku, bez lewego? Kto weźmie na siebie ciężar strzelania goli? A czy w ogóle myślę, że ten mecz tutaj też na pewno trzeba traktować jako już jakiś etap po prostu przygotowań do tego głównego turnieju, który będzie w przyszłym roku. Nawet trener Brzęczek się powiedział, że będzie starał się eksperymentować na tym etapie. Oczywiście wynik jest ważny, natomiast po to też pewnie powołał tych piłkarzy nowych, też między innymi debiutantów, żeby sprawdzić tych zawodników, którzy się wyróżniają na co dzień w swoich ligach, żeby zobaczyć, jak oni wyglądają na poziomie reprezentacji i my też na pewno jesteśmy tego ciekawi, czy tacy zawodnicy jak Moder, Walukiewicz, Karbownik, czy tacy zawodnicy poradzą sobie na poziomie reprezentacji, czy to nie będzie dla nich na przykład za wysoko, a tacy rywale jak Holandia czy Bośnia, to są rywale, na których też warto w jakimś wymiarze czasowym sprawdzić takich piłkarzy. Wracając do napastników oczywiście, no jest, tak naprawdę mamy w tym momencie i Krzyśka Piątka, i Arka Milika. W obu przypadkach nie wiemy, czego się spodziewać po nich indywidualnie. Jeden, tak naprawdę, czyli Krzysiek Piątek, sezon w Hercie, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, czy to jest udany sezon, bo jednak te zdobycze bramkowe no nie były jakieś wysokie i nie do końca chyba ten sezon dla niego udany. Natomiast jeśli chodzi o Arka Milika, tej gry nie było zbyt dużo. Jeśli chodzi o kadrę, też dosyć dawno wystąpił w prezentacji. Też dużo zawirowań w kontekście jego odejścia, o którym od już długiego czasu się mówi i to pewnie też zawodnikowi nie pomaga, kiedy głowę ma gdzieś tam skoncentrowaną nie na grze, tylko na czymś innym. Pytanie, jak on sobie potrafi z tym poradzić i wyłączyć się z tego wszystkiego. Wydaje mi się, że na ten moment ja bym jednak skłaniał się ku temu, ponieważ jakby Arek Milik, wydaje mi się, że częściej tej reprezentacji jakby więcej dawał, jeśli chodzi o całość, o ogół, to na niego bym od początku postawił. Macieju, czy co uważasz, co będzie najważniejsze w tym spotkaniu, tak dla ciebie, patrząc na kontekst, patrząc na przeciwnika, czego oczekujesz po reprezentacji, po dzisiejszym spotkaniu? No my przede wszystkim mieliśmy zawsze dużo problemów z dobrymi przeciwnikami, jeśli chodzi o wyprowadzanie piłki spod własnej bramki i przejście do działań na połowę przeciwnika. I to jest takie, co zawsze nas gdzieś tam raziło i ciężko nam z tym było. Natomiast oczywiście, żeby przeciwstawić się takiemu rywalowi jak Holandia, to na pewno wszystko musi zagrać idealnie w każdej formacji. Też indywidualnie musimy być naprawdę mocno przygotowani i zagrać na miarę swoich tych najwyższych możliwości. I z taką grą faktycznie można nawiązać jakąś równorzędną walkę. No tak trzeba to traktować niestety. No tutaj nie będziemy mówić, że nasza polska reprezentacja jest, nie wiem, jest wspaniałą drużyną i poradzi sobie z każdym. Myślę, że może sobie poradzić z każdym, ale nie co mecz, nie co tydzień. Faktycznie mamy takie wyskoki, że raz na jakiś czas my naprawdę z mocnymi drużynami potrafimy zagrać fajny mecz, nie tylko wynikowo, ale też jeśli chodzi o grę. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś, ten wynik będzie mimo wszystko drugoplanowy. Tutaj raczej najważniejsza jest po prostu gra, jak będziemy wyglądać, jak będzie wyglądała drużyna.
jak będą wyglądać poszczególni zawodnicy, co trzeba będzie poprawiać w tych kolejnych spotkaniach. Czy tutaj widzisz na przykład Krychowiaka, jeszcze wracając do pozycji, mam na nim myśli środek pomocy, bo wiadomo, Glik, Bednarek w defensywie, a czy do Krychowiaka, twoim zdaniem, kto by najlepiej pasował, tak? Krychowiak, wiadomo, że Zieliński w tej formacji ewentualnie może grać podwieszonego, czyli takiego ofensywnego. Kto by najlepiej dla ciebie tutaj pasował w tej formacji? To powiem ci szczerze, że była taka sonda ostatnio i oczywiście, no, nie ma Bielika. Ja gdzieś tam cenię tego piłkarza i pewnie normalnie bym gdzieś tam jego widział z Krychowiakiem w środku. Natomiast w tym momencie no jest Klis, jest Góralski. Natomiast Linety jeszcze, udany sezon. Jest Linety. Natomiast tu cię chyba zaskoczę, bo jeśli idziemy w jakieś tam eksperymentowanie i dawanie szans, mimo że jest to dosyć głęboka woda, to postawiłbym na Modera koło Krychowiaka. Ale no troszeczkę jakbyś to mógł, jakby nie wiem, czym to. Jest to zawodnik, nawet gdzieś słyszałem takie porównania, że taki trochę młody Radek Kałużny. I trochę nawet się z tym zgodzę, ale jest to przede wszystkim piłkarz, który dla mnie, jak na niego patrzę w każdym meczu Ekstraklasy, to zawodnik, który faktycznie nie schodzi na pewno ze swojego dobrego poziomu, a też w poszczególnych meczach potrafi jeszcze ponad ten poziom się wznieść i zagrać na bardzo wysokim poziomie. I tutaj ja bym faktycznie jemu dał szansę, jeśli chodzi o ten środek pola, bo jestem ciekaw po prostu, jak on sobie poradzi z takim rywalem, czy on tą grę, która jest w Ekstraklasie, będzie potrafił przenieść po prostu na taki poziom reprezentacyjny. Ja znaczy z tobą się zgadzam, tylko powiem ci, że no to na wysokie wody, żebyśmy chłopaka po kilku może dobrych występach, czy kilkunastu występach w Ekstraklasie, nie od razu, mi się wydaje, no niech zbiera doświadczenia. Nie mówię, że ma nie zagrać nawet, czy od początku, ale mi się wydaje, że prędzej bym go gdzieś tam na boczu widział, bądź kilkanaście minut, w zależności jak się będzie mecz układał, jak on się wygląda po prostu wśród tych kadrowiczów, wśród tych wyjadaczy takich, można powiedzieć, Klich, Linety czy Góralski. No, tak, tu się z tobą zgodzę oczywiście, że to wprowadzenie piłkarza powinno być stopniowe. Jeżeli zasługuje, jak najbardziej. Tak, tak, dlatego powiedziałem, że to jest, tak powiedziałem, że to zaskoczę trochę i jest to bardzo głęboka woda, pchanie go oczywiście od początku meczu do składu w takim spotkaniu. Natomiast jakby jestem trochę, no muszę trochę potwierdzać to, co powiedziałem, bo taka sonda była ostatnio i taki skład podałem, więc nie chcę po prostu się wyłamywać z tego. Bo bym trochę był niekonsekwentny w swoim działaniu. Natomiast oczywiście, no normalnie z takim zespołem jak Holandia, to pewnie te kilkanaście minut, nie wiem, nawet 20-30 minut, to by było dla takiego piłkarza zdecydowanie najlepsze, najbardziej właściwe. Zobaczymy wieczorem. Tak, zobaczymy. Czekamy na dzisiejsze spotkanie. Maciej Żurawski, były napastnik reprezentacji Polski, był naszym gościem. Panie Maćku, kłaniamy się. Dobrego dnia. Dzięki, Macieju. Dziękuję bardzo. Dobrego, dobrego dnia. Trzymajcie się. Na razie. Dobrego dnia. Udanego oglądania meczu. Dokładnie. Tomku, my mamy jeszcze dwie minutki, to spróbujemy odnieść się do tego, o czym mówiliśmy. Mówimy o tych eksperymentach, o wariantach, które być może sprawdzi Jerzy Brzęczyk w tym meczu albo w ogóle w tych dwóch najbliższych meczach. A spodziewasz się, że trener zaskoczy już od pierwszej minuty, jeśli chodzi o ustawienie, czy bardziej spodziewasz się, że ewentualne szanse debiutantów na przykład, czy nowe ustawienie wejdzie jednak w trakcie meczu? Chyba będzie chciał powielić po kilku, no mamy prawie, tak jak wspomniałeś, 10 miesięcy, to jest duży rozbrat z kadrą i informacji na pewno trener ma dużo mniej ze względu na pandemię, restart, końcówka sezonu. Także tutaj będzie chciał wypróbowane rzeczy i tutaj tak jak Szymański
na jesieni bardzo mocno wszedł do tej kadry, także tutaj na pewno też, jeżeli jest zdrowy. I teraz kwestia Klich, Góralski w środkowej strefie i mamy tylko, mi się wydaje, pozycję z numerem 9, tą wysuniętą, bo jeden i drugi napastnik, tutaj wiemy, i zmiana klubu, mam na myśli piątka Herta i ta dyspozycja jego, tak samo zawirowania w sprawie transferu, mało minut w kończącym sezonie, teraz okres przygotowawczy dla Milika, także duże niewiadome, na kogo postawi, będzie miał Holandię, będzie miał Bośnię i tutaj na pewno jeden i drugi dostanie swoje szanse pod nieobecność Roberta, ale na pewno duże wiąże tutaj z Piotrem Zielińskim, który podpisał, przedłużył kontrakt i duże nadzieje w Napoli wiążą z tym zawodnikiem, że jeszcze podkręci swoje dobre minuty, dobre tutaj decyzje w meczu właśnie na tle mocnego rywala. Tym Zieliński będzie takim motorem napędowym naszych akcji ofensywnych. Tak jeszcze krótko na koniec. Mamy 5 debiutantów. Poruszymy ten wątek jeszcze w drugiej części. Któregoś z nich szczególnie jesteś ciekaw? No czy każdego z nich, jeżeli dostanie te minuty, szansy gry, czy w dzisiejszym spotkaniu, czy z Bośnią, to na pewno będę pod tym względem obserwował, czy to się przykuje, to co grają w klubie. I teraz te powołania, jak mówisz, debiut, czy właśnie jeszcze trzeba troszeczkę czasu na nich poczekać, ale na pewno swoje minuty na pewno dostaną. Magazyn sportowy na półmetku. Zostajemy w studiu z Tomaszem Sokołowskim. W drugiej części pomówimy więcej o reprezentacji Holandii. Naszym gościem będzie Andrzej Niedzielan, były reprezentant Polski i zawodnik holenderskiej ekstraklasy. Wracamy za kilka chwil w radiu dla Ciebie. Teraz wiadomości.